Słuchajcie, powiem wam, że śmieszna faza. Nie sądziłem, że coś nagram jeszcze, ale jednak muszę, nie mogę się powstrzymać. Niektórzy pewnie już czytali na naszym Discordzie, że tam zaczęła się dyskusja na Discordzie Warcraft Champions na temat zoom hacków i tych wszystkich softwareów dodatkowych, upiększających grę. A wszystko się zaczęło w sumie od tego właśnie, że Foggy zaczął używać tego softa tutaj na bramce europejskiej. Mało tego, jeszcze nagrał do tego poradnik, jak tego wszystkiego używać, zapytał tam wszystkie linki. No i fajnie, bo przynajmniej był szczery i wszystko udostępnił, a nie tak jak to się odbywało wcześniej, że dostęp do tego miały tylko wybrane grupki osób. I to przeważnie właśnie z community tego serbskiego i klanu MYM, w cudzysłowie klanu MYM, bo to naprawdę nie był klan, tylko po prostu jakaś zbieranina randomów, którzy mało tego jeszcze sobie nabijali konta z też takim oprogramowaniem. Dzięki temu na przykład jeden gościu potrafił miał 1500 do zera, jeśli chodzi o statystyki. Ale to był też z drugiej strony błąd systemu ladderowego Blizzarda na Battle.necie, więc nie ma co, whatever. No natomiast najbardziej mnie śmieszy, powiem wam, dyskusja, jaka tu się rozpoczęła i co to nagle ludzie zaczęli mówić i pisać. W pierwszej kolejności pod mój ostrzał idzie Back to Warcraft. Neo napisał na Discordzie, że on wszystkie te informacje przekazał do ESLA Dreamhack. Już jakiś czas temu, chyba nawet ktoś tam napisał, że w 2019 roku. No to ja tak siedzę, drapię się po głowie i się zastanawiam, komu on to powiedział, komu on to przekazał, skoro do dnia dzisiejszego nie ma żadnej odpowiedzi, nie ma żadnej aktualizacji regulaminu na ten temat, jeśli chodzi o ESL. Ogólnie tak, jeśli chodzi o regulamin ESL, my go tworzyliśmy tutaj z naszą ekipą, bo jak nie wiem, czy pamiętacie, mieliśmy prowadzić te kapy, ale de facto po tym wszystkim, jak widzieliśmy, jak cała organizacja ESL-a podchodzi do tematu, jak się to wszystko dzieje, jak Blizzard podchodził do tematu, to stwierdziłem, że nie będę ryzykować naszych głów i olać temat, bo nic z tego nie będziemy mieć. Nic na tym nie zyskamy, poświęcimy masę czasu, a nie będzie to ani produktywne, ani nie przyniesie żadnych korzyści, więc nie było sensu najmniejszego, dlatego też z tego zrezygnowaliśmy. Natomiast zdążyliśmy napisać regulamin. Regulamin, który to znajduje się aktualnie we wszystkich kapach, również w kapach kwalifikacyjnych Open Qualifier do tych największych turniejów ESL-owskich ESL Pro Tour. To są dokładnie te same regulaminy i tam w regulaminach jasno i wyraźnie pisze, że, no tak zresztą pamiętam, bo to sam to pisałem, że żadne oprogramowanie z trzeciej ręki nieoficjalnie nie może być wykorzystywane podczas rozgrywek, podczas gier, żadne wspomagacze itp. itd. Wszyscy mają grać na równych warunkach, na tym polega fair play. I tak też grają tutaj zawodnicy innych gier, więc nie ma co się dziwić, że coś takiego tutaj napisaliśmy. Natomiast różnica pomiędzy standardowym graczem, a graczem, który używa takiego softu, jest taka, że gracz, który używa tego softu, ma większe pole widzenia, szybszy czas reakcji, no generalnie ma inne warunki gry niż jego przeciwnik. A nie o to chodzi, i tak nie można rozgrywać turniejów, i to jeszcze w dodatku tak ważnych turniejów. I nie wiem, zachodzę w głowę, co teraz ESL wymyśli. Napisałem do nich, napisałem do samego Apollo, on przekazał to dalej. Napisałem tak też z ciekawości, czy ktoś z nimi się kontaktował w przeciągu ostatnich 6 miesięcy w tym temacie, żeby zweryfikować, czy Neo sobie leci w ciula za przeproszeniem i tylko udaje, że coś robi, czy faktycznie z nimi rozmawiał na ten temat, bo zastanawia mnie, jak kilka dni przed odpaleniem kwalifikacji najważniejszego turnieju w ciągu kilku ostatnich lat dla Warcrafta nagle Foggy się odpala na YouTubie, wszyscy będą chcieli jechać na tym softie i de facto może wyjść wiele na przykład krzaków, jeśli ktoś by streamował podczas tego pucharu ESL-a, jechałby na tym softie. Nie byłby tego świadomy, że na przykład jest tam zapis w regulaminie, że nie może z tego korzystać.
no to wtedy byłoby masa protestów. No i ciekawe, ciekawe, co by zrobili w tej sytuacji. No i tak zachodzę w głowę, co teraz z tego wyniknie. Czekam na odpowiedź od Esla. Wszyscy tam się oczywiście wypowiadają. Możecie zostawić komentarz pod tym filmem na YouTubie. Co myślicie na ten temat? Bo według mnie mogłoby być to dozwolone. Ja już to nieraz wspominałem, że coś takiego mogłoby być dozwolone, ale pod warunkiem, że jest to sprawdzony soft. Nie jest to jakieś lewe oprogramowanie, które może na przykład nam wykraść dane i tym podobne. Bo nie wiadomo, co jest, chyba stoi na chińskich serwerach, z tego co widziałem. Niech to ktoś sprawdzi i niech to udostępnią oficjalnie na wszystkich stronach. Na stronie nie, Warcraft Info, na stronie Esla, na stronie Warcraft Champions. I niech napiszą. Sprawdziliśmy, możecie z tego korzystać. Miejcie warunki jak na NetEase. Bo tutaj wszyscy teraz argumentują, że no, ale profesjonaliści grają na NetEase z tym Zoomem. No grają, a my jesteśmy tutaj na bramce europejskiej i chcąc grać na czymś takim, no to trzeba grać na równych warunkach, czyli wszyscy muszą mieć do tego dostęp, a nie tylko garstka wybranych osób, nie daj Boże jeszcze samych najlepszych graczy, a na przykład pozostali to już będą gorsi, żeby nie było czasem tak, że tylko ci najlepsi mogliby tego używać podczas największych turniejów, bo to już by było naprawdę grube przegięcie. Jeśli na przykład top 8 europejskie mogłoby grać na tym programie podczas kwalifikacji, a reszta graczy nie miałaby możliwości zagrania na czymś takim, no to by było grube przegięcie, tak mi się wydaje. Wydaje mi się, że też tak będziecie myśleć. No i co? No i tam jest gruba dyskusja ogólnie na tym Discordzie w tym momencie. Więc zobaczymy, co z tego wyniknie. Najbardziej wkurza mnie, wiecie co, że wystąpiłem w tym zakichanym tą halu u Toda. Rozpisałem się na Reddicie. Od listopada 2019 roku zgłaszałem ten problem do Esla, do administracji Esla. Potem zgłosiłem w Eslu wyżej, że admini serbscy lercą sobie w ciula, za przeproszeniem, bo nic z tym nie robią, mają wyrąbane i w ogóle się nie przejmują na ten temat. No to dostałem odpowiedź z Esla po 3 miesiącach wewnętrznej weryfikacji. Została prowadzona taka sprawa wewnętrzna, jedna pani koleżanka sobie wszystko sprawdzała, weryfikowała przez 3 miesiące, aż prowadziła dochodzenie na ten temat, czy admini zareagowali poprawnie, czy w ogóle nie zareagowali, bo według mnie w ogóle nikt tam nie reagował na nic. No i ona też tak silnie reagowała i ogólnie ta administracja Esla wymaga głębokiej restrukturyzacji albo audytu, cokolwiek, co naprawdę usprawni pracę tym ludziom, bo to jak oni pracują, to jest po prostu dramat. Ludzie, którzy pracują na wolontariacie, robią sporą robotę, a są jeszcze tam tacy ludzie, którzy są zatrudnieni jako pracownicy na etacie, za co dostają pieniądze. I potrafią przez 3 miesiące zwlekać z czymś takim, żeby wyjaśnić taki topik. To jest dla mnie całkowicie bez sensu, żeby za coś takiego płacić ludziom. No i tam to trwało 3 miesiące, sprawa się skończyła tak, że TechPrice został zdegradowany na niższe stanowisko, bo wcześniej był Global Staff Adminem, potem go zdegradowali, odebrali mu tam trochę przywilejów, ale nadal był w tych strukturach, więc ESL ma taki problem, że nikt nie chce dla nich pracować. Pracował dla nich dużo jako wolontariusz, organizował wszystko, ale też zrezygnował, bo był jeden wielki syf. Nie było w ogóle komunikacji, na wszystko trzeba było czekać tygodniami. To po prostu jedna wielka masakra w tym ESL-u. Jeśli chodzi o tą europejską stronę, bo jeśli chodzi o polskiego, to nie mam pojęcia, jak tam jest, nie miałem z nimi styczności aż tak dłużej. Jedyna moja styczność z polskim ESL-em nastąpiła, kiedy to mieliśmy porozmawiać na IEM-ie na temat otwarcia polskiej sekcji Warcrafta. No ale potem wypaliła korona, IEM-u nie było, nikt się potem nie odezwał. Szkoda, bo widzieliśmy, że Niemcy i Francja potrafili odpalić mistrzostwa
krajowe Warcrafta. Tutaj mieliśmy 50 graczy, dużo więcej graczy niż we Francji na przykład, i nie potrafiliśmy zorganizować turnieju dla naszych chłopaków. Organizowaliśmy się cały czas sami od samego początku. No i de facto wszyscy mają nas w głębokim poważaniu i dlatego też spadła motywacja i nie chciało się robić nic więcej. Do tego dołożył jeszcze cegiełkę Blizzard, do tego dołożyli cegiełkę niektórzy ludzie tutaj w community europejskim, między innymi właśnie Neo i paru innych jegomości, którzy od razu przypięli nam łatki, wiecie kogo. Jeśli zaczynało się z nimi dyskusję na argumenty tak naprawdę, bo tutaj ja do nich nie strzelałem jakoś strasznie chamsko, nie strzelałem z jakimiś fochami, tylko pisałem im, bo tutaj w większości te dyskusje były na Twitterze, pisałem im naprawdę normalne tweety z taką argumentacją, w której nie powinni czuć się urażeni. No ale zazwyczaj to tak jest, że jeśli się nie ma argumentów, to najłatwiej jest kogoś zablokować, zbanować. Ale ja tanio skóry nie sprzedam. Miałem trochę wolnego czasu, przyznaję się szczerze, więc sobie coś tam popisałem. No chłopaki pewnie będą śmieszkować, że napisałem na Discordzie, że nic tam już nie będę pisać, ale tak łatwo nie potrafię skóry sprzedać. Znaczy chodzi tutaj troszkę o honor też, bo robią z nas, kogo nas robią. Potrafią się tylko wyśmiewać, patrzą tylko na czubek własnego nosa, nigdzie dalej. Neo, Todd teraz też wszystkich poblokował, bo najpierw wymaga od wszystkich szacunku do siebie, na streamie wszystkich potrafi zbesztać. Miałem taką sytuację, że pisał do mnie na privie, nie wiem czy to Przemkowi mówiłem, ale pisał do mnie na privie na temat Paladyna. Przemek trollował go z jego dużym nosem, jak to w większości go trollowaliśmy. No a to do mnie zaczął pisać jakieś argumentacje, chciał, żebym wyciągnął konsekwencje wobec Przemka, wymagał wręcz ode mnie tego, porównywał sobie te sytuacje z innymi, że to tak nie może być, że to jest napastowanie itp. itd. Ja mu, w momencie, gdy mu odpisałem, bo to było akurat w dzień po tym, jak grał serię na Grubego, kiedy cały czas na niego przegrywał, nazwał Grubego szczurem i go tam ogólnie zwyzywał w grze. Napisałem mu, no ale przecież ty wczoraj tak samo potraktowałeś, albo i nawet gorzej, Grubego, i to jeszcze na streamie. Nie, to nie to samo. To nie to samo. Case z Paladynem jest dużo poważniejszy. I właśnie takie podejście oni mają wszyscy tam ci organizatorzy, pseudoorganizatorzy, bo tutaj już naprawdę nie wierzę w tych ludzi, bo są tak fałszywi. Neo, Kendrick, Todd. Nie dziwię się teraz na przykład, bo ja się tak zastanawiałem przez ten cały czas, dlaczego tak Gruby się odizolował, prawda? Bo on de facto się jakoś tak strasznie nie angażuje w te turnieje, w komentowanie turnieju, zawsze gdzieś tam swoją drogą podąża. Jedynie jakieś grubsze tematy z Blizzardem tam się angażował. No i troszkę miałem do niego za złe, miałem do niego pretensje, bo mógłby nam pomóc swoimi zasięgami. Ale powiem wam, że z drugiej strony, jak już siedzę te 2 lata, próbowałem to community odbudować z wielką nadzieją, że będzie z tego coś fajnego, bo mieliśmy ogromne szanse, był taki potencjał niewykorzystany. Ludzie byli zainteresowani do momentu tej pieprzonej premiery Warcrafta, gdzie wszystko siadło. Pytali nas o zatrudnienie graczy, był scouting już taki wczesny. Co prawda jeszcze nie na taką mega wielką skalę, ale już te zalążki były. Jeśli jedna drużyna, jedna organizacja, na przykład Polska by zaczęła, to za nią posypałyby się następne i to była po prostu kwestia czasu. Ale oczywiście Blizzard musiał wszystko spierdolić za przeproszeniem z grubej rury. Mieć wszystko w nosie. No i do tego jeszcze doszła korona i to już w ogóle ma Fatima, miała być przystanki Warcrafta i nie będzie. Tutaj wstępnie się z chłopakami już kiedyś na początku roku umawialiśmy, że pojedziemy do Szwecji na Dreamhacka. No ja to wszystko nie powypalało. No zobaczymy jak będzie w 2021 roku.
Warcraft ma być na IEM-ie, o ile IEM się odbędzie oczywiście, bo tutaj nigdy nic nie wiadomo. Miałem głęboką, szczerą nadzieję, że na tym IEM-ie będę administratorem, będę tam pomagać, bo starałem się nie odpuszczać żadnego IEM-u, no i na IEM-ie też pracowałem w ekipie IT. No ale niestety nie wiem, czy tutaj się uda, bo raz, że nasz kolega Rafał, który prowadził całą ekipę IT, zerwał współpracę z ESL, zaczął podążać swoją drogą, więc to już na pewno nie będzie to samo, no i nie wiem, czy mi uda mi się w ogóle być na tym IEM-ie. Zobaczymy, o ile się odbędzie zresztą. Natomiast powiem wam, że to wszystko, jeśli chodzi o organizację, jest bardzo śmieszne. Napisałem maila do Apollo, czyli szefa wszystkiego, jeśli chodzi o organizację DreamHack ESL Pro Tour. Przekierował mnie do Kendricka. Kendrick jest odpowiedzialny za StarCrafta. Taki big tall guy. Kuluarach nazywany, i do Mata z DreamHacka, no i zobaczymy, co mi odpiszą na ten temat. Skierowałem do nich zapytanie, że rozgrzała dyskusja w naszym community, czy software pozwalający na zmianę pola widzenia, na zwiększenie pola widzenia będzie dopuszczony, czy też nie. Na NetEase jest dopuszczony, na Battle.net tutaj nam Blizzard mówił, że to jest dopalaczy nie może być dopuszczony. W zasadach, które wpisywaliśmy w styczniu z początkiem roku właśnie do ESL Cupów, jest tam jasno opisane, że żadne oprogramowanie trzeciej ręki nie może być dopuszczone, nie można z tego korzystać w ogóle. No ale z drugiej strony nie ma tego też jak wykryć, więc kto będzie chciał, to teraz dzięki temu, że Fogi udostępnił link i może sobie to pobrać i może sobie z tego korzystać. I wątpię, czy to będzie jakakolwiek pomoc ze strony Blizzarda, żeby można było to zweryfikować. Jedyną opcją weryfikacji tego, no to będzie sprawdzenie, czy ktoś streamuje, ale jeśli ktoś nie będzie streamować, może sobie na tym śmiało jechać i nikt tego nie wykryje, także life is brutal, ale jak chcecie, to korzystajcie, powiem wam tyle, tylko sobie sprawdźcie. Jedyne, czego się boję z mojej strony, to to, że w tym softie może być jakiś trojan, mogą podkraść jakieś dane. Teoretycznie moglibyśmy tak samo myśleć o softie pada, no ale jakieś tam zaufanie większe chyba jednak mamy tutaj do kolegów z naszego lokalnego community niż tam nie wiadomo jakiego pochodzenia z programów chińskich, więc no, ciekawe to wszystko będzie. No i sobie myślę, że po prostu nie mogłem wytrzymać, musiałem nagrać i się wygadać i to wam powiedzieć, żebyście troszkę wiedzieli, jaka jest sytuacja, bo dla mnie to jest śmiech na sali, są wszystkim naprawdę. Całe to community był taki potencjał, no po prostu ci ludzie na górze są tak pozamykani na siebie, tak się izolują w bańce, oni nie chcą dopuścić innych do tej bańki. Ja rozumiem Neo i Remo, że zajmują się Warcraftem tam od 10 lat i w końcu chcą zarobić na tym pieniądze, chcą być sławni w świetle Jupiterów, ale cholera jasna, no wszystko ma swoje granice. Jak można wyzywać nas od tam fobów, od wszystkiego, skoro posługujemy się normalnymi argumentami? Nie czaję tego. Najlepsze jest to, że zaczęli atakować też swoich. Ja ostatnio miałem sytuację na Twitterze, gdzie Ugri to ogólnie był człowiek, który blisko współpracował z Blizzardem i jeździł na wiele turniejów i tutaj był takim ambasadorem, można powiedzieć, community w cudzysłowie. No a teraz otworzył swoją własną knajpę we Francji i tam ją prowadzi. No i o co to poszło? Aha, o tą poprawność polityczną. Ugri coś tam napisał o tej poprawności politycznej. Jak dobrze pamiętam w ogóle. O co tu chodziło? Niech sobie przypomnę. Tak czy siak, clue był taki, że wcale nic takiego nie napisał na tym Twitterze, tylko od razu przypięto mu taką łatkę. Jak to znaczy, łatki ma się zazwyczaj okazję przypinać każdemu, kto ma inne zdanie na jakiś temat niż ty w internecie. To jest teraz na porządku dziennym i przy okazji ostatnich wyborów mogliśmy sobie to świetnie przyuważyć.
że teraz w internecie można zniszczyć każdego. Wystarczy, że po prostu masz większą ilość fanów, polubień. Wystarczy, że napiszesz jedno zdanie na kogoś temat i ta cała fala tych ludzi po prostu cię zjedzie i cię zniszczy i tu nie masz szans z tym. No i tutaj ci mocniejsi to wykorzystują. I na przykład Neo to wykorzystał i określił Urkiego już mianem tam rasisty i tym podobnych. Ja mu napisałem, że nic takiego nie napisał, że nie ma prawa go tam w taki sposób nazywać de facto i to w normalnych słowach. No i w ciągu minuty Neo mnie zablokował, zbanował. Po prostu nie akceptują tej argumentacji. Nie wiem, co siedzi w tych głowach tych ludzi naprawdę. Jest taki hejt naokoło w tym community, że teraz to widzę, jak wszedłem głębiej w to europejskie community, bo u nas to tam różnie bywa, ale przeważnie jest spoko. Wiadomo, są gagatki, które sobie lubią śmieszkować i przygadywać, ale mnie to tam nie rusza. Natomiast w tym europejskim community powiem wam, że jest taki kwas, taki wysik szczurów. No a najgorsze jest to, jeszcze przytoczę taką sytuację, weźmy sobie pod lupę Todda, zachowanie Todda i brak jakichkolwiek konsekwencji wyciąganych względem niego. Nikt mu nic nie napisze, nikt mu nic nie powie. Gdzie jest Neo? Ja się pytam. Taki wygadany, taki obrońca, jak któryś z naszych graczy coś powie na jakiś temat albo komuś coś napisze, to już się biorą za jednego, drugiego, trzeciego, czwartego. A jak Todd wyzywa kogoś na streamie, powypisuje jakieś głupoty, cisza. Nikt nic nie mówi. To jest taka dwulicowość, powiem wam. To jest taka dwulicowość, tak samo jest na przykład z tym case'em, z Zoomhackiem. No nagrywaliśmy tego tą hala w marcu, chyba w marcu było, co nie? Od postu na Reddicie minęło 117 dni. Ja miałem nadzieję, taką cichą nadzieję, że okej, był, napisałem posta na Reddicie, był tą hal, pogadaliśmy sobie na ten temat. No to temat Zoomhacka zostanie uregulowany. Tym bardziej, że tam na screenach w Reddicie jest jasno napisane, gdzie manager Back to Warcraft Duro, który na początku był spoko, ale potem się okazał straszną mędą, gdzie manager on sam przyznał, że uważa Zoomhack za oszustwo. A jak mi dzisiaj Neo pisze, że to nie jest łatwa decyzja, trzeba się nad tym zastanowić. Dwa dni, co tam, że mamy dwa dni do największych kwalifikacji europejskich od kilku lat, że zależy mu na scenie, no co ty? Po co się tym przejmować w ogóle? Także... Ach, szkoda gadać i powiem wam, że w dobrym kierunku to nie zmierza. Ja osobiście już mogę potwierdzić, że nie będę się angażować w Warcrafta. Chcę sobie pograć na luzie w jakieś inne gierki raz za czas, coś tam porobić, postreamować, ale weźcie to pod uwagę, że jeśli Blizzard nie zrobi jakiegoś mega konkretnego ruchu w stronę Warcrafta, jeśli oni czegoś nie zrobią konkretnego w przeciągu najbliższych miesięcy, to wszystko pierdolnie z góry na dół. To wszystko pierdolnie i to jest taki smutek, bo poświęciliśmy masę czasu, ile się Franek nasiedział nad tą ligą, nad regulaminami, nad tym wszystkim. Siedzieliśmy, streamowaliśmy, wypełnialiśmy tabelki, wypełnialiśmy wyniki, ścigaliśmy graczy. Ja wiem, że się to tak teraz wszystkim łatwo mówi, że zostawiliście nas, że czemu tak można odchodzić, że olaliście sprawę. Bo niektórzy to tak pisali i też mówili do szumie tego słuchy. Ja wiem, że to się tak łatwo mówi, ale spróbujcie na przykład sobie siedzieć przez cały tydzień od 22 do 1 nocy nad robieniem grafik. Do meczy, do streamów, żeby to wszystko wyglądało fajnie, żeby to wyglądało profesjonalnie, żeby to się trzymało kupy, żeby nie wyglądało jak amatorszczyzna, bo chcieliśmy, żeby to wyglądało profesjonalnie, żeby to było dopracowane. Bo takie mamy czasy teraz, że
jeśli pokażesz się z dobrej strony, no to masz szansę. No i mieliśmy tą szansę, ale po prostu uciął nam łeb Blizzard tym swoim zachowaniem, tym co zrobili. Uciął łeb całej scenie Warcrafta Blizzard i za to im nigdy nie wybaczę. Będę hejtować Blizzard, mam ich gdzieś i po prostu Bobby Kotick jest u mnie skreślony, nie kupię żadnej gry od Blizzarda. Nie ma mowy. Nie ma mowy. Wolę sobie pograć w gierki, gdzie producenci mają jakieś wsparcie, oferują niż coś takiego. Raz za czas pogram w Warcrafta, oczywiście. Nie mówię, że nie. Może uda się raz za czas też zrobić jakiś LAN. Tak, taki przyjacielski stricte, żebyśmy się spotkali, wypili piwko i pogadali, bo naprawdę atmosfera z wami, posiedzieć sobie w Warszawie, była zajebista. I to była zajebista sprawa, żeby coś takiego zorganizować. No ale koronawirus też nam dogrzał do pieca, tutaj budżety się okroiły. No my musimy zrobić finały online. Teraz są jeszcze wakacje, nie wszyscy są dostępni. Franek też musi pracować, bo z tego się utrzymuje. Teraz ma sezon właśnie. Ja nie dam rady się angażować, bo już też nie mam motywacji tego wszystkiego. No i tak to wygląda. Jeśli ktoś by chciał coś porobić na stronce Lertuchu, napisał do mnie i dałem mu admina na stronce. Jest tam możliwość tworzenia turniejów. Możecie sobie zakładać turnieje, jakbyście chcieli. Możecie w każdej chwili napisać, dać mi znać i dam wam te uprawnienia. Jeśli chodzi o kanał na Twitchu, powiem wprost, że tutaj zrobię mały rebranding, bo tutaj nie chcę też czytać komentarzy, że odpalam na Reforce jakąś inną gierkę, więc chciałem mieć po prostu luźny kanał do wszystkiego. Jeśli przyjdzie okazja do streamowania Warcrafta, będzie Warcraft, będą też inne gierki. No tutaj idąc w samym kierunku WC3, no to raczej byłoby kiepsko i też nie wiadomo jak długo to pociągnie, tak naprawdę powiem wam szczerze, bo wystarczy, że się wygruszy jedna, dwie osoby z ladera, pada wszystko pierdzielnie, nie ma ladera na Battle.net, lader będzie nieaktualizowany, nie będzie nikt z nim nic zrobić, pada nie ma, bo też ma swoje życie prywatne, my jesteśmy dorośli, większość nas ma około 30 lat plus, więc po prostu mówiąc, jesteśmy już stare dupy na zabawę od zera z czymś takim. Tym bardziej, że nie ma do tego już ani motywacji, ani nic nie sprzyja ku temu, żadne okoliczności nie są dobre. Wiem, że tak trochę narzekam, pewnie już się może nudzić, ale staram się mówić jak jest i tak samo staram się zawsze pisać jak jest. Mam w nosie co sobie myśli o mnie Neo, Todd i cała reszta. Będę ich punktować, jeśli mi się coś nie spodoba. Tak samo oni punktują mnie. Każdy może każdego wypunktować za byle co, ale na przykład za to, że jedna osoba sobie śmieszkuje na Twitterze na temat balansu gry, powiem wam to, przedwczoraj, parę dni temu chyba Ugrin napisał śmiesznego tweeta, że no, że przez ostatnie 17 lat w sumie w Warcraftie dominowała rasa ludzi i oni byli najlepsi, więc może teraz przez następne 17 lat będzie dominować rasa undeadów i po prostu musimy wytrzymać te 17 lat, a potem będzie już inna rasa. No i to był taki śmieszny tweet, taki pozytywny. A Todd oczywiście oburzony napisał, że to jest najgłupszy tweet, jakiego w życiu czytał. Ja mu napisałem, że ten tweet na pewno nie był głupszy niż twoje wypowiedzi na temat Ente, z którym grałeś w dniu wczorajszym. No, bo tam też był taki motyw, że ogólnie Ente jest teraz w ciężkiej sytuacji takiej osobistej, bo umarł mu tata i nie wiem w jakich okolicznościach, ale napisał o tym na Twitterze. Nie wiem w jakim był wieku i tym podobne, co się stało. No ale widać, że tak troszkę był poruszony, no każdy raczej był poruszony, tak? No i grali, no potem Ente napisał
kilka dni temu, że grał sobie ladera przed pracą, przed wyjściem do pracy. Udało mu się pokonać pewnego gracza ludzi i to dwukrotnie. Ale ten i tak powiedział na jego streamie, że Entei jest beznadziejnym graczem, a on jest dużo lepszy. No i kto to był? No to był oczywiście Todd. I Todd po prostu w taki sposób się wypowiedział. Potem napisałem właśnie w odpowiedzi w Twitterze, że jego wypowiedź na temat Entei wcale nie była bystrzejsza niż ten tweet. I on potem je też zablokował, pobanował. Kurwa, co za ludzie po prostu. Co za ludzie. Także grajcie umsy. Valer tam szuka kolegów do umsu, więc grajcie umsy, ściągajcie sobie zumpaki, bo będą niedługo legalne. Na pewno będą legalne, bo wydaje mi się, że lobby jest tutaj duże. Jeśli ci najlepsi gracze zaczynają tego używać, to lobby będzie zbyt mocne, żeby ktoś im tego zabronił. Neo nie ma jaj do czegoś takiego, żeby im powiedzieć, że nie, gramy na EU, nie może być to dozwolone. Todd zresztą też sam napisał, że to powinno być dozwolone. Ale powiem wam, że to ma krótkie nogi, bo jeśli my zaczniemy sobie pozwalać, niech to będzie zaimplementowane bezpośrednio w grze jako funkcja gry, a nie jako następny soft. I niedługo oprócz Wuchipada będzie ten soft. No i będą dochodzić kolejne rzeczy, aż do pewnego pięknego dnia ktoś sobie pomyśli, że sobie zmodyfikuje ten soft. Nie, że napisze nowy soft, tylko sobie zmodyfikuje ten soft, jakiś bystry programista sobie go ściągnie, odpali i zmodyfikuje i sobie odpali mapkaka. I tak to się skończy. I tak się skończyło community w czasach, kiedy Blizzard miał wyrąbane już na Warcrafta, a na Battle.net nie dało się grać, bo wszędzie były albo dropaki, albo mapaki, cokolwiek tam jeszcze można było wynaleźć. Na Custom Gamesach też były haki, bo tam znowu już były trojany zapisywane w plikach map. Nie wiem, czy pamiętacie, ale jeśli na przykład dołączyłeś do Custom Gamesa, załóżmy do jakiegoś UMSa, pobrać się mapa, to w tej mapie, w tym pliku pobranym na twój komputer była zaszyta jakaś treść oprogramowania nielegalnego, jakiegoś trojana, jakiegoś keylogera, no i potem mogłeś stracić na przykład pieniądze z konta. Tak to wygląda i tak to się zaczyna. Mieliśmy przez jakiś czas spokój, a oni doprowadzą do tego, że wszystko pierdolnie. Wszystko pierdolnie, ludzie się odsuną od Warcrafta. No a Neo, jak już tam osi wieje za kolejne 10 lat, to się może doczeka Warcrafta 4. Ale wtedy to już kurwa będzie za stary, żeby cokolwiek streamować. To gwarantuję. No i tyle. Tyle moi mili. Jeśli ktoś wytrzymał do końca, to wam serdecznie dziękuję, że wytrzymaliście i że posłuchaliście moich żali. Musiałem się wygadać. Mam długą trasę, bo dzisiaj wracam z Bielska do domku po pracy, więc jest druga spokojna, więc jest jeszcze głośno. Sądzę, że audio powinno być w porządku i da się radę, będzie się dało radę słuchać. Pogoda piękna, cieszcie się wakacjami, nie siedźcie tyle przed komputerami, bo też nie warto. Najlepsze jest zdrowie, rodzina i to jest zawsze najważniejsze, a gierki to tam gdzieś tam coś tam. Trzymajcie się w takim razie i do usłyszonka. Hej, hej.